Radni Rady Miejskiej w Sandomierzu nie zgodzili się na przekształcenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakład budżetowy. Projekt uchwały przekształcenia PEC-u przygotował Komitet Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Członkowie komitetu, głównie mieszkańcy Starego Miasta, chcieli w ten sposób głośno wykrzyczeć, że płacą bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie, a władzy samorządowej to nie interesuje. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza chciała, by nad spółką, jaką dziś jest PEC, ktokolwiek miał kontrolę. Bo będziemy widzieć, co tam się dzieje. Nie będzie nadmiaru zatrudnienia. Nie będzie prezesów, którzy nie wiadomo, ile zarabiają. I przede wszystkim co? W takiej formie, jak teraz jest, to właśnie jest chroniony ten budżet miasta. Całe koszty inwestycji przerzucone są na mieszkańców. Gorącymi orędownikami nieprzekształcania PEC-u w zakład budżetowy byli zastępca burmistrza Janusz Stasiak i z wiadomych względów Rafał Binięda, prezes miejskiej spółki. To jest bardzo skomplikowana operacja, która najlepiej może być wykonana w warunkach względnej stabilności otoczenia rynkowego. Żeby była jasna perspektywa odnośnie prognoz na przykład cen gazu i węgla i też jasna jakby informacja ze strony budżetu, czy budżet w tym momencie stać na finansowanie dodatkowych kosztów. Powszechnie wiadomo, że budżetu Królewskiego Miasta nie stać. Wiadomo też, że konserwator nie wyrazi zgody na modernizację budynków w takim zakresie, by stały się efektywne energetycznie. Uczynienie z kamienic na rynku efektywnych energetycznie w rozumieniu współczesnych przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego jest niemożliwe. Te zabytki mają być zabytkami. Mieszkańcy Starego Miasta muszą płacić wyższe stawki, bo zużywają więcej ciepła. Mieszkańcy na Starym Mieście, jeżeli chodzi o opłaty za centralne ogrzewanie, to tak jak tutaj było wspomniane już niejednokrotnie, są dwu lub nawet trzykrotnie wyższe niż na nowym osiedlu. Mieszkańców nie przekonali ani Rafał Binięda, ani Janusz Stasiak, którzy twierdzili, że przekształcenie nie spowoduje obniżek opłat za energię. Nie, bo nam nie pokazali żadnych analiz. Nie przekonuje mnie to, zwłaszcza, że mówię, no pan prezes, znaczy pan burmistrz Stasiak kiedyś był prezesem spółki, która upadła. No to dla mnie to, mimo że to jest, ja uważam, że to jest bardzo mądry człowiek, nawet dla mnie żaden autorytet. Dla zdecydowanej większości radnych burmistrz Stasiak okazał się autorytetem, co wyrazili w głosowaniu. Propozycję przekształcenia spółki w zakład budżetowy poparli radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Mając na uwadze to, że opłaty na Starym Mieście są trzykrotnie wyższe od opłat w pozostałych częściach miasta za ogrzewanie, popieraliśmy, popieramy i będziemy popierać tego typu rozwiązania. Projektu uchwały nie poparł przewodniczący Rady Miejskiej. Likwidacja spółki z dnia na dzień nie jest możliwa. Tak samo jak powołanie zakładu budżetowego z dnia na dzień też nie jest możliwe. To jest proces wielotygodniowy, a nawet wielomiesięczny. Koszty przekształceń mogą być wielokrotnie większe od zysków. Tak naprawdę dla inicjatorów uchwały głównym celem nie było przekształcenie PEC-u, ale zwrócenie uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźli mieszkańcy Starówki, którzy od 2 lat słyszą: nie da się nic zrobić. Nie ma pieniędzy na... Szukamy środków na remont, na zmianę systemu ogrzewania. Konserwator nie wyrazi zgody. A ostatnio zostali zapytani, dlaczego nie wybudowali sobie mieszkań i wówczas nie narzekaliby na wysokie koszty ogrzewania. Chcieli też pokazać jakość pracy radnych. To nie było naszym celem. Chcieliśmy przede wszystkim sandomierzanom pokazać, jakich mają radnych. Prawda jest taka, że nawet my dokładnie tego wszystkiego nie przeanalizowaliśmy, jedynie opracowaliśmy od strony prawnej. Wcale to nie jest tak, że ja nie mówię, że burmistrz nie ma racji, tylko nam chodziło o to, żeby się na poważnie pochylili nad tym problemem. Brak decyzji o utworzeniu zakładu budżetowego nie zniechęci obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej do dalszych działań. Dalej będziemy działać. No może już nie jako komitet, no bo komitet działa do chwili procedowania. Może jakieś stowarzyszenie zawiążemy. No i przede wszystkim będziemy uświadamiać mieszkańców gminy, w jaki sposób działa nasza rada, na czym się opiera. Bo to u nas jest w Sandomierzu tak, że to nie rada rządzi, tylko rządzi burmistrz i wszyscy patrzą w niego jak w słońce, a pan burmistrz na przykład nie wiem, ale proszę państwa, ale to, czy ja mam długi w PEC-u, czy nie, to się zainteresował i wiedział. Zapewne radni zapamiętają sesję, szczególnie, że zostali określeni mianem leniów i ignorantów. Każdy może mówić, co chce,
Tylko problem polega na tym, że nie każdy bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Przewodniczący Czerwiec dodał, że rzeczywiście samorząd powinien szybciej podejmować decyzję. Zgadzam się z tym, że pewne decyzje mogłyby być przyspieszone. Jerzy Strzyż, STV Info.